Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. I tak jak mówiłem w poprzednim materiale, no przyfarmowałem sobie troszeczkę na świnkach, no i teraz zobaczcie, który mamy poziom. No 108. Wszystko prawie powyżej 30, no oczywiście poza dwoma ostatnimi statystykami, no bo w zabarwienie krwi dalej olewam sikiem prostym. Po prostu tam nie wrzucamy tętniej. No ale teraz już czuję się na tyle mocarny, że chyba możemy zwiedzić dalsze rewiry tamtej lokalizacji, ale przypadkiem zupełnie znalazłem coś, co pominąłem. Więc może uderzmy do budynku auli na pierwsze piętro, bo stamtąd i tak jest teleport tutaj. A i przy okazji koszmar Mencisa, ominąłem jedną lampę. A tak sobie była po prostu przy ścianie, widocznie nie zauważyłem. No ale się dziwiłem, właśnie czemu brakuje tej lokacji w rozpisce tutaj. No ale dobra, budynek auli pierwsze piętro. No zmieniło się jeszcze parę rzeczy, ale to są takie drobnostki, na przykład miałem runę księżyca wrzuconą, która pozwalała mi zbierać więcej tętnień od przeciwników, teraz mam po prostu jej lepszą wersję. Taka bardziej jasna runa, po prostu jak to wygląda, już wam pokazuję, o co mi chodzi dokładnie. Tu mamy metamorfozę oczywiście. O, widzicie, są wersje ciemniejsze i jaśniejsze, na przykład następca tutaj. No i ta jaśniejsza jest wersją lepszą, przynajmniej tak mi się wydaje. No i też mamy tutaj runę księżyca. Mieliśmy wcześniej tą, teraz mamy tą. Tętnienia plus od poległych. No nie wiem, czy jest tego aż tak dużo, no ale nie jest też mało. Chociażby nawet jakby to było 5%, to i tak jest to 5% więcej za darmo. Dobra. No ale jeszcze jedna rzecz, co się zmieniła. Broń zastępcza. Jednak miecz Ludwika zamiast ostrzy. A to dlaczego? Bo okazuje się, że ta większa wersja jest też całkiem fajna. Prawda, nie miałem okazji ją jeszcze porządnie zawalczyć sobie, tylko ją wziąłem raz na testową przejażdżkę, ale póki co jest nieźle. A to dlaczego jest nieźle? Bo w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, ona jest ulepszona na plus 8, a już ma więcej obrażeń od tego, co ja mam. I to za sprawą chyba ostatniego sierpowatego klejnotu z krwi, który można było wrzucić. No i też skalowanie B, B i B, a tutaj mamy, no, C, D i D. No ostrza A i B, co prawda, no ale w skalowaniu siły nic tam nie ma. No dobra, więc to jest moja broń zastępcza. No, pobawmy się nią chwilkę może. Tutaj raczej nie powinienem zginąć, tak? Ej, kurde. Nie wiedziałem, że w to nie mogę wchodzić. A tu zamknięte, sorry. Zapomniałem. To tak, no kit, użyjmy fiolki. A tak szybki. No mieczyk w formie podstawowej, no nie wprawia przeciwników w osłupienie. Więc może spróbujmy jego większą wersję. Choć nie, bo teraz no, nie będę musiał rozwalić tam tego dużego niestety. To może tak, najpierw z tymi się faktycznie policzmy. Zygzaczek, zygzaczek, bam! Ej, kogoś tam trafiłem chyba. No właśnie, chyba. No to jest piękny cios, jak wejdzie już. Ma całkiem duży hitbox, czyli powiedzmy pole, gdzie trafia. Nie tylko tam, gdzie jest samo ostrze. Ale też o wiele dalej, co on zrobił? On się napił? A nie, oni wylewają coś z banków na mnie po prostu. No zobaczcie, 1300, a moja halabarda... No, czy zabierze tyle? No nie, 700. No to kurde, różnica jest zauważalna, ale halabardę mam lepiej obcykaną i to jest w dalszym ciągu. Moja broń podstawowa, ta jest bronią zastępczą. Po prostu jakoś nie leżą mi te sztyleciki. Fajna broń na PvP zapewne, ale jednak pozostanę przy tym, co z nami lubię. Czyli broniach dużych. No w Dark Souls 2 widzieliście, że też tak było. Chyba z największym mieczem śmigałem na końcu, jaki był tylko dostępny. No dobra, ale on tutaj czegoś pilnuje. Nie wiedziałem czego, nie widziałem. Ominąłem, pominąłem, nie zauważyłem. Oj, błąd. Okej, odzyskajmy to. Chociaż troszkę. No inaczej, teraz jeszcze, jakie zmiany jeszcze zaszły? Takie, że mam już 99 fiolek chyba. No teraz już na pewno nie tyle, bo dwie straciłem tutaj. No ale o fiolki już się nie musimy martwić. Musimy się martwić za to o kulę z żywego srebra. Bo tego nie mam. No zobaczcie, co tu jest. No nie widziałem, bo chyba nie zdarzyło mi się pokonać jeszcze w odcinku tego wielkiego zakapiora z płonącymi pięściami. Więc tutaj nie widziałem tej drabinki. Zejdźmy sobie na dół. Ja zeszedłem dosłownie tyle. Już nie chciałem iść dalej. Bo to jest chyba dokładnie to miejsce, gdzie ten staruch mówił nam coś przez drzwi o naszym ociężałym umyśle. I tak sobie patrzę, że to jest kurde pająk z ludzką głową. Już tutaj nie schodziłem, więc to jest dla mnie nowość, więc pozwólcie, że się rozejrzę. No nie.
Nie będę robił gimeli, bo nie wiem jak zareaguje na moją wizytę. A! Nie, 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 nie. Ja chciałem tylko pogadać z nim z tej strony. No. Okej, gadamy czy walczymy? Owad, czas na audiencję. Ale tu mnie coś porywało przecież przed chwilą. Dobra, nie wiem, nie kumam. Pogadajmy. This cannot be. You cannot be. No, you didn't. Lord Amidala? No, pokonałem ją już dawno. How did this come to pass? Błagaj o życie! A. No właśnie, ale coś jeszcze na pewno do powiedzenia ma ten pająk. Nie, no wcale nie. No jesteś pająkiem z ludzką głową. Wcale nie. I should think not. I shared with you a thing most secret. Now you witness to a miracle, and all the stronger for it. You should appreciate it if you've a grain of gratitude in you. Yes. Appreciate it. Ej, dobra. A powiedz, jak ci się żyje jako pająk? I co masz za medalion, który wisi na twojej szyi? Ej, dobra, ten śmiech mi się nie podobał za nic. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot. Dobra, kolejny prezent. Nieprawa metamorfoza, chyba wersja lepsza jeszcze. Nieźle. Let me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Kurde, kolejny śmiech szaleńczy? Nie. Ale dobra, moment, czy to na... Oj, żebym teraz nie został dziabnięty w flery. Tak jest, mamy nieprawą metamorfozę, lepszą wersję. 15% kondycji więcej. Uhuhu, nieźle. Dziękuję bardzo, opłacało się. Well met. My apologies, but I feel a profound thought occurring. No dobra, jaka? On the good grace of a certain god and the way he meted out his love. Dobra, ale przestań rżeć, tylko... Dawaj. Aha, ta myśl po prostu. This is a most pleasing encounter. You see, I must depart ere long. My god is lost to me, so I must away to find another. If the fates are kind, our paths may cross again. Sooner still, if you were to take the leap. I czy on się staje coraz bardziej szalony z każdą kolejną sekundą, z każdą kolejną kwestią? Oh, think not of poor Amidala. Upon that piteous bastard you bestowed salvation. All's well that ends well. Hmm. Dobra, z ostatnią myślą jestem w stanie się zgodzić, ale przestań już się śmiać, rżysz jak koń, a jesteś pająkiem. Nie współgra zupełnie. Dobra, tylko tyle. Zobaczmy ten gest, który nam ofiarował. Zamiast czego? Zamiast... Jak wygląda zadowolenie? A tak po prostu. To okej, może zamiast tego. Ale oczywiście przełącz. No mamy jeszcze pokłon kościelny. O, zadowolenie, potrząśnij pelerydą. Usiądź, błagaj o życie, módl się. Błagaj o życie, zróbmy. Jak to wygląda? No, please, don't kill me. No, fuck, no, no. No. Ej, mogę błagać do oporu. Ej, ale widzieliście, jak to słabo wygląda bez? Znaczy słabo, w sensie... taki kurde pajęczak. Nie? Ej, ale mogę tędy teraz wyjść? Ej, pięknie. Dobra, dziękuję bardzo, ale i tak chcę się kierować na górę. Tam jest teleport. Bo tamta lokacja jeszcze pozostaje niezwiedzona do końca. Ale zagrałem ostatni raz. Aha, dobra, czyli ty już pewnie znikniesz sobie. No za mało tętniej, żeby myśleć teraz o powrocie do snu tropiciela. No ale tą runę musiałbym sobie wrzucić. Nie ukrywam. No, dodatkowe 5% do kondycji? No kurde, czemu nie? Jak najbardziej jestem za. Ale moment, tu jest ten teleport, tak? No i pięknie. Zmieńmy czynność, chcę zobaczyć co tutaj napisali. Koszmar przed tobą, więc strzeż się szaleństwa. No pamiętacie to...
coś, co za przełączeniem drzwi nie udało mi się zrzucić w przepaść. Ten, taki powiedzmy, takie wiszące w wolę z oczami, to chyba to właśnie powodowało klątwę, bo ostatnio jak tutaj biegałem, to już szaleństwo i wbijające szpileczki były nieobecne. Takie wbijające szpileczki się oczywiście we mnie, jak waleczkę wudu. Tego nie było. Więc powinno być teraz łatwo sobie przejść. A i wam przy okazji jeszcze pokażę, gdzie była ta lampa, którą pominąłem. Bo tutaj będzie dosłownie za chwileczkę, tuż obok. A ja widocznie przeleciałem sobie tak po prostu. Poleciałem dalej. Olałem. Nie, nie. Takich rzeczy po prostu się nie olewa, ale no spójrzcie, jak to wygląda pięknie. Normalnie ta lokacja... O kurde. Błagać ją o życie tylko, bo tak wygląda złowrogo. Ale okej, a sprawdźmy może miecz jednak. W grubszej wersji. No długi czas wyprowadzania, ale zabija jednym ciosem. Dobra, a jak z tymi? A bo ten ma fajny zestaw ciosów takich w ziemię. Oje, kurde, o ile uda mi się w ogóle go zaprezentować, bo te robaczki są naprawdę bardzo upierdliwe. Dobra, takie coś. No i trzeci też ma? No trzeci jest z pełnym obrotem o 360. Takim wertykalnym bardziej, no kurde, nienawidzę ich. No, szkoda, że to nie trafia. Dobra, bo zaraz mnie zabije. No, ale odrzuciło go masakrycznie, musicie przyznać. Nie, ten miecz jest naprawdę mocardy. Szkoda, że go wcześniej nie kupiłem. Już teraz miał go na takim samym poziomie, jak mam halabardę. No, ale niewiele brakuje. Kilku fragmentów kamienia tylko. Nie, tam nie można iść, ale lampka była tu dosłownie, spójrzcie. Idziesz sobie, patrzysz, o, ja mówię, pewnie bym ten księżyc zgubił. No tutaj była po prostu, tu trzeba było ją zapalić. A ja poleciałem tu najwidoczniej, od razu. Dobra, wygląda mocny ze sprintu. Całkiem nieźle. Ej, mało zabiera im. Kurde, za mało. Halabarda by brała więcej. No a poza tym halabarda ma podwójny obrót. Ej, czemu on jeszcze żyje? Łe. No nie. Można się bawić, ale nie tak. Nie, ale poza tym chyba bardziej zestaw ciosów halabardy mi się podoba niż tego miecza. Tak czy tak. No tam zaszedłbym do fortecy pająków. Tam nic ciekawego mnie już nie czeka, choć w sumie kto wie, ale bardziej tutaj, na skróty, można polecieć. No tutaj co prawda potwory, rzucające kamieniami, ale cóż z tego, mamy malutki tonitrus, czyli można błyskawicami z ręki trzaskać, ale to jest trochę słabe. Ej, go tam można zrzucić? Pewnie tak. Ej, a spróbujmy takiej taktyki. Ryk bestii koło nich. I co, zarobiłem? No pewnie, 4000 wpadły. I raz, i dwa, i pnięcie. No to boli. To bardzo ich boli. A mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, chodź tu, chodź. Ej, w sumie ciebie też mógłbym. No, zrzucić. Fur z puszem. No co ciekawe, czy piechol w tej grze byłby Sithem czy Jedi? Pewnie Jedi. Biorąc pod uwagę postępowanie, ale to co robi tak faktycznie, to zabijanie, no to raczej Sith. Dobra, tutaj mamy windę, ale szybciej będzie tędy. Za pomocą tej klatki. Aha, tu już zamykane drzwi. No pozostaje mi jeszcze ta lokacja, gdzie są panie obdarzone setką oczu. No i nie chciałbym się tam jeszcze wypuszczać, choć w sumie... Tu jest jeszcze coś. Jest jeszcze jedna winda, którą pominąłem chyba. Zupełnie. No tu nie mogę przejść na drugą stronę. Płacz dziecka jak zwykle głośno. W sumie nie, mogę przejść. Pewnie, że mogę, tylko że tędy. Teraz moje pytanie, czy się nie cofam teraz przypadkiem? No nie, no jak są ci, no to raczej się cofamy. Dobrze, w dalszym ciągu na dwa uderzenia są. A poprawmy. Yep. Nie no, aż tak bardzo się nie będziemy cofać. Nie. Co to, to nie. Więc z powrotem... Ej, czemu ja mam latarnię włączonej chyba? Zbyt ciemno koło moich stóp. No właśnie, tak myślałem. No tutaj niestety, ale właśnie, czy tam mógłbym...
No mógłbym próbować zeskoczyć, no i tam jest właśnie ta winda, którą chcę zjechać teraz na dół. Bo ją pominąłem na pewno. Bo mogłoby się wam wydawać, że ona jedzie tutaj do góry gdzieś. Ale wcale nie, ona zjeżdża na dół, prosto w ciemność. I tylko tak stanąłem, patrzę, tam jest zupełnie kompletnie ciemno. Pitch black. I nie chodzi mi o pitch przez p i czy. Jak określenie na waginę, tylko pitch przez z angielskiego, przez TCH. No jak w filmie z Vinem Dieslem, gdzie Riddick miał swoje początki. Nie, tylko jak się tam kurde dostać? Chyba tędy. Czyż nie? Dobra, trochę za wysoko. Zbyt wysoki upadek jak na moje nóżki, ale... Ej, może tu? Oj, ale wronopsy. No psu wrony są prostymi przeciwnikami, ale wronopsy już nie. I mówię w takiej kolejności, inaczej, głowa jest pierwszym członem, czyli psowrona to jest wrona z głową psa. Ej, chyba tutaj o to mi chodziło. Kurde! Dobra, jest ta winda. Wiecie co, olejmy ich. O kurde, jakby się dało. Dobra, pewnie się da. Nara! O, nie wierzę, wbił ze mną. Co jest? A niby, że on mi cały czas na głowie stoi, no nie wierzę, co się stało teraz! Jaki glitch! Tego nie było, trzeba ich pozabijać. Kurde, widzieliście to hamstwo? I on sobie zjechał, nie? Dobra, jeszcze raz, tylko teraz już z innego miejsca zupełnie. No, jest szybsza droga tam, zdecydowanie szybsza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chodzi o pierwsze piętro koszmaru Mensisa, ale w sumie stąd też mogę zacząć, to nie jest aż tak bardzo daleko. Nie muszę się przenosić do snu tropiciela, zwłaszcza, że nie mam jeszcze tyle dusz, żeby pomyśleć o czymkolwiek przydatnym. Dziecko ryczy w oddali, trzeba naprawdę coś zrobić z tym bachorem. Nie inaczej, jeżeli pomyśleliście sobie najpierw, że trzeba zabić to dziecko, to oj, wy psychole, nie? Ja myślałem o tym, żeby ululać je do snu, dać butelkę, zaśpiewać kołysankę. Nie wiem, kurde, dziwne, głupie miny porobić, cokolwiek, a nie od razu z halabardą wyskoczyć. Tak jak z tymi. No, to było zdecydowanie za daleko. Dobra, jestem plecami do przeciwnika, to nigdy nie jest mądre. A wiecie co, a przelećmy to sprintem, tak po prostu. No nie powinni mnie dogonić, raczej. Zresztą mamy ryk bestii, to sobie zarobię 3000. O! A jednak sięgnął! Dobra, tutaj to samo. Ej, to jest za dwa aż? Kurde, to nie, to zmarnowałem. A dobra, ale dźwignię muszę pociągnąć. Dawaj, bo tam kamień zaraz poleci mi w plecy. A na szczęście nie aż taki zasięg. Ej, wiecie co? A, jakby tutaj ta winda była, to bym nią pojechał, ale tak to. Spokojnie, tylko żeby znowu nie było wtopy teraz, że wejdę i dostanę kamieniem albo coś takiego i się zgliczuję. No, dawaj na górę. Ja w sumie takie windy mogłyby być nawet w blokach czy tam wieżowcach. Takie jednoosobowe. No wózkiem co prawda by nikt inwalidzkim nie wjechał, no to jest przypał niestety. No ale jakoś by się szło dostać. Moment, jak to 18? Aha, nie, dobrze, Jezus, już myślałem, że po prostu nie mam. Że nie mam już fiolek z krwią, a to jest autentycznie niemożliwe po prostu. A tu na schody, żeby nie zginąć. A, chodź. Ty psuwrony. Albo psowrony. Ogaro gawrony. Nie no, kurde. Można strzelać i strzelać. Widzicie, nie pomyślałem, żeby ją wezwać sobie z powrotem. No okej, powiedzmy, że jestem gotów. Ej, mogę tak zrobić? I pewnie, że mogę. A mogę drugi raz? Nie, drugi raz już nie. Akurat dobra, bo na zdrowiu aż tak bardzo mi teraz nie zależy. Chyba, że tam na dole coś będzie. No dobra, ja ich muszę pozałatwiać, więc w ten sposób wystartujmy. Ach, fajnie by było unikać. No, kurde! Nie! 20 tysięcy! Nie. No i tam mu się temu małemu oczka świeciły, bo skakał mi po głowie jak Mario. No co ładnie.
Nie, wiecie co? Jednak faktycznie udamy się do snu tropiciela teraz. Wrzucę sobie tą ulepszoną runę i zmienimy miejsce docelowe, bo tutaj wydaje mi się, że za pierwszym razem mi się to nie uda, bo już się nie udało. To jest już trzecie podejście. Ej, moment. Ominąłem już ją? Nie, jeszcze nie. Więc naprawdę miejsce startu trzeba sobie bardziej dogodne wybrać. Ej. A, jednak robaczki też są. Okej. No kurde, dobra. Olać tego jednego robaka. Rem, tym. A, i to się zamienia w takie, powiedzmy, wyimaginowane 5 pocisków, a nie realne 5 pocisków. A szkoda, bo bym tak sobie uzupełniał zapasy. No dobra, sen tropiciela, zmiana runy, a następnie tam wyżej, koło windy z klatki. No, i stąd będziemy startować, jak zdarzy nam się zginąć. No wiele zachodu zaoszczędzimy. No ale właśnie, zauważyliście pewnie w statystykach, że 30 pojawiła się, albo nawet więcej, koło mojej siły. Więc wiecie, co to oznacza? Jeszcze jedna zmiana nastąpiła. Zapomniałem o niej. Bam! Działo! Ale jeden strzał kosztuje 10 pocisków. Jeszcze szczerze nie miałem nawet przyjemności raz z niego wypalić. Ale mam. Po czemu nie? Dobra, no to na górę. Co prawda nie po 20 tysięcy już. Trochę gorzej, ale co tam. Dobra, ta ręka. Jest na to czas. 3 razy antidotum, 3 razy koktajl. No i parę przedmiotów do użytku za pociski. Nie, nawet nie będziemy z psami walczyć, chyba że z tym tylko. Albo nawet nie z nim. No dobra, z wszystkimi innymi, tylko nie z tamtym. Okej, dobra. No. Nie, łatwo zarobione 4000. No i znowu nie wezwałem windy na górę. No ale tym razem już to zrobię, jeżeli będę miał ku temu sposobność. Bo tam na dole oni już od razu stoją i od razu prują. Ja nawet nie mam jak sobie... A właśnie, mam jednak. Jak sobie wrzucić pustą skorupę widziadła. Jako boost do broni. No powiedzmy, że tutaj już. Okej, okay, spróbujmy. A nie, tutaj mo... Ej, a może... dobra, i jest ślicznie, ale... Ej, wow, wcale nie jest, jeżeli on tu wejdzie. Wejdziesz? Chyba tędy wyjdę na pewno. I on tu nie wejdzie, dobra, no to mamy na niego sposób już. A to właśnie na nią? Nie, to duży brzuch, nie duże cycki. No ale grube laski mają duże cycki zazwyczaj, no. Dobra, windę na górze. Oj kurde, to był błąd jak cholera. Ale na szczęście nie skarcony na tyle, żebym zginął tu. Może wpadniesz do dziury? Nie? No to pozwól, że klasycznie postaram się wykończyć. No kurde, no przecież jeden byś załapała. Nie, no takie kobiece kształty twarzy mniej więcej. O, wow, 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 wow. Nie, dobra, nie ma się co śmiać. Wcześniej mnie pozabijała. Ej, brudny klejno. Oj, z nimi szybko. Jak najszybciej ten cień odzyskać. Po serio, nurtuje mnie to, co tam jest na dole. Nie wiem, jak mogłem pominąć, kiedy tutaj byłem. Tą windę. Ale właśnie, pytanie, czy ja tu faktycznie byłem? No nie, no musiałem być. Przecież otwierałem skrót, który był tą windą właśnie. No to byłem tutaj, ale no nie zjechałem. Oj. Ej nie, tego trzeba zabić, bo mi znowu do windy wsiądzie. Ej nie, oni wszyscy mają takie twarze dziwne, tylko tam ta istota ma po prostu większą. A może to są maski? Ej, brzmiała jak kobieta. Ej, albo to byłem ja. Dobra, ryzyk fizyk. No dobra, beton. Dobra, trzeba skończyć. Tak nie może być. Może tak to zróbmy. See you later, bitches! Dobra. No tam jeszcze jeden się plącze, ale nie, on nie jest potrzebny do szczęścia. Jego unicestwienie znaczy się. Do szczęścia mi jest potrzebny zjazd tutaj. Mogę jeszcze raz? Mogę. Aha, czyli mogę to w nieskończoność robić. Dobra. Więc jeszcze raz fiolka. Przygotowane. Coś? Ej, czemu się zatrzymaliśmy? Nie, teraz dopiero jesteśmy na dole. No i patrzcie, takie coś mnie przywitało, więc ja co ja w tym momencie zrobiłem? Pyk. Ekwipunek.
Znak odważnego tropiciela i spieprzyłem stąd po prostu. Bo nie chciałem tutaj wchodzić bez waszego udziału. Dobra, idziemy. No dobra, domniemam, że tutaj mam iść po tych znakach, tak? Dobra, nieważne, pochodnia czy bez... Ej, książka. Albo coś innego. Nie, to jest książka. Idźmy tutaj za... Oj. Czy to jest dwoje oczu? Dwoje ogromnych oczu? No nie... No chyba nie. Pamiętaj, kontakt oraz nadszedł czas egzekucji. Co? No nie, nie chcę. Nie chcę tego atakować, a może muszę. Jak to wygląda? Okej. Inaczej, wiem co się stanie jak już to zaatakuję. Raczej nie padnie bez walki. No ale wielkie oko. Ej, moment, czy ono podąża za mną. No to nieźle, dobra. To mamy uwagę tego stwora. I kurde, nie wiem z której strony zaatakować. Chyba bezpiecznie byłoby z tyłu. Ale wiecie co, może nawet w ten sposób to zrobimy. Że mieczem. W jego najwyższej formie. A później szybka zmiana. No dobra. Takie troszeczkę tchórzostwo z mojej strony, ale cios w tyłek. Ej, dobra. To coś nie walczy. I czy ja powinienem to zabić? Nadszedł czas. Kontakt. No nie wiem, kurde. Serio, tam słyszę bijące serce. Nie mogę coś zrobić innego? Muszę zawsze zabijać? Dobra, dzięki. Notatka się przydała. No mogłem uciec gdzieś tam, siną dalej. Tam pewnie spadnę zaraz, ale kurde, ble. Dobra, trudno. Skoro bardzo chcą. Ej, będę mógł sobie porównać teraz, co zabiera więcej. No. No to jak trafi podwójnie, jednak więcej bierze. A. Dobra, to nawet nie ma co mojej pustej skorupy używać, choć w sumie... A czemu nie? Nie, ale skoro mamy atakować już tak do śmierci, no to wolę patrzeć mu w oczy. Chociaż tyle szacunku mu się należy. A może nie wcale. No to już będzie koniec. To będzie ostateczny cios, kochani, więc... Papa. No, nie mogę przerwać... A myślałem, że gestykulację mogę przerwać czymś. Żyjąca struna. No dobra, spoko, fajnie, ale... Po co mi to było? Lecz tu pada krew. A stąd gdzieś pewnie spadnę teraz, tak? Jak się za bardzo oddalę. Nie, tutaj raczej... A może coś tu będzie właśnie. Cholera wie, dajcie sprawdzić. Ej. Da? O Jezu, co to było? Koniec mapy. Bezwzględna ciemność, moja pochodnia tam gaśnie nawet. Dobra, czy jednak są jakieś granice? Dobra, to ciśniemy z powrotem do windy. Jestem ciekaw, co to zmieniło. A w ogóle, czym jest ta struna? Kurde. Czy to jest po prostu zwykły przedmiot tutaj? No pewnie żyjąca struna, tylko tyle. Potężny mózg, który Menzies wyciągnął z koszmaru, był wewnątrz ustawiony w linii z oczami, ale złego pokroju. Sam mózg był straszliwie przegniły. Tak czy inaczej, był to jednak prawdziwy wielki, który pozostawił artefakt. W dodatku żyjący artefakt, który był rzeczą niezwykle cenną. Dobra. Już skoro takie tak bardzo cenne to było, to czemu musiałem go zabić? Ej, serio, chciałbym przeczytać tą książkę. Skoro ona się znajduje tutaj na granicy koszmaru. Ej, są mi inne książki. No to może w tym kierunku warto się też wypuścić? No tak staram się dookoła mniej więcej biec teraz. Dobra, to może w drugą stronę. Tak powiedzmy za książkami. O. Nie, serio, tu coś może jeszcze być w tej bezwzględnej, bezkresnej ciemności. Dobra, granica. Okej, ale granica mnie nie interesuje. Nie, no dobra. Chyba faktycznie ten mózg to była jedyna rzecz, jaką można było tutaj spotkać. No to na górę z powrotem.
Dobra, i teraz co? Do bossa jeszcze nie chcę iść, tam gdzie jest kołyska. Może ta lokacja faktycznie, gdzie są kobiety o 1000 oczu. Dobra, tam się udamy, ale kochani, to w następnym odcinku. W tym miejscu ten już skończę. Jeżeli uda mi się bezpiecznie wyjść z windy, oczywiście. Dobra, i tą windą na górę. Kurczę, no poszła na górę właśnie. A tak pójdziemy drugą stroną sobie. Ale to w kolejnym odcinku, kochani. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!